Cześć, nazywam się Janusz Umiński, to jest Lekcja Religii.pl. Jest ze mną dzisiaj Agnieszka Abemonti-Świrniak, pisarka i tłumaczka, którą zaprosiłem do mojego, na mój kanał, żeby porozmawiać o tej książce Marta na Białej Szkole. To jest książka o dziewczynce 11-letniej, dobrze pamiętam? Tak, tak. Która jest ateistką i która jest w szkole, która ma swoje różne perypetie. Na początku może zacznę od tego, że powiem ci szczerze, że się bardzo martwiłem, jak mi mówiłaś o tej książce i powiedziałaś, że jest coś takiego, bo mam niestety doświadczenie takie z różnymi mediami, które się wokół ateizmu kręcą, że jakby to jest coś, wokół czego budują całą tożsamość. Prawda? I obawiałem się, że to po prostu będzie cringe'owe, ale na szczęście nie jest. Cieszę się. W ogóle skojarzyło mi się troszeczkę z taką serią o Emi, nie wiem, czy ją kojarzysz, o takiej grupie dziewczynek właśnie, które tam mają swój klub i tam przeżywają różne fajne przygody. Muszę poczytać, ale nie kojarzę. Fajne, ale tak jak mówiłem właśnie, najfajniejsze, najbardziej mi się spodobało to, że jakby, okej, okay, Marta, ta główna bohaterka, jest ateistką, ale to nie jest jakby jedyny element jej tożsamości. Czy to jest coś, o czym jakby właśnie tak to wymyśliłaś? Tak, no zdecydowanie, bo to właśnie chodziło o to, żeby to nie była nachalna książka propagandowa, tak? Bo tak jak mówisz, to jest i źle odbierane i chyba bezsensowne, bo wydaje mi się, że im bardziej coś chcemy ludziom narzucić, tym mniej to działa. No i nie o to chodzi właśnie. Chodziło raczej o to, żeby pokazać, jak to życie wygląda. To nie miał być podręcznik do, tak, jak jestem dzieckiem ateistycznym, to mam zamiar się zachowywać tak i siak. Nie, to miało być na zasadzie takiej, że tak jak mówisz, ateizm jest tylko jedną z części naszego życia, nawet jeśli oczywiście, że przez pryzmat tej ideologii takiej czy innej zresztą widzimy większość naszego świata, szczególnie w momencie, kiedy mam jakieś problemy i coś trzeba przemyśleć. Ale nie, to właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że dzieci ateistyczne żyją sobie dokładnie takim samym życiem jak wszystkie inne, ale no w pewnym momencie coś się może zdarzyć i właśnie tak jak jest w szkole, nie? Że w sumie dyskryminowane są często te dzieci przez koleżanki, kolegów czy nauczycieli, historie, które są nam dobrze znane. A przecież one są takie same jak inne, tylko tyle, że no nie wierzą w Boga, czy w domu po prostu są takie, a nie inne poglądy. Właściwie to ja nawet nie wiem specjalnie, nie wydaje mi się, żeby było coś specjalnego w tym, ale rzeczywiście patrząc może z polskiej perspektywy, no tak już jest, no, że te dzieci są dyskryminowane i chodziło właśnie o to, żeby pokazać całość, o tak to ujmę, żeby pokazać całość ich życia. Żyjemy sobie normalnie, jesteśmy ateistami. Od czasu do czasu sprawia nam to problem. No i tutaj są jakieś fragmenty Marty, gdzie ewentualnie ona się czuje gorzej z tego powodu, a potem wraca normalne życie, gdzie Marta, nie wiem, boi się, płacze, zazdrości, cieszy się, zakochuje i tak dalej, i tak dalej. No taki standard, nie? To jest tylko jeden z elementów, tak jak powiedziałeś. Właśnie powiedziałaś o tym, że w Polsce tak to wygląda. Może na chwilę odejdziemy od książki i właściwie o to cię zapytam, no bo jak wiem, prywatnie mieszkasz we Francji już od 20 lat. Czy tak. Widzisz różnicę pomiędzy tym, jak, nie wiem, czy sama byłaś wychowywana w katolicyzmie jako dziecko? To znaczy mama tak, mama była katoliczką, chodziłam z nią do kościoła, tata nie, tata był, zawsze pamiętam, że była ateistą, ale widzisz, to co często powtarzam w różnych tam wywiadach, czy w tym co piszę, że katolicyzm w latach 80., kiedy ja byłam małym dzieckiem, był tak wszechobecny wbrew pozorom naszego komunizmu. To było wręcz przeciwnie, trzeba było być katolikiem. To było takie mainstreamowe, jakby się dzisiaj powiedziało. Ja na przykład strasznie się wstydziłam tego, że mój tata nie chodził do kościoła. Ja zawsze wszystkim moim koleżankom opowiadałam, że chodził na inną mszę, bo po prostu ja się w życiu bym nie przyznała, że on nie chodzi do kościoła, bo wtedy to było, trzeba było chodzić do kościoła, taki był trend. Także no tak byłam wychowana, natomiast tutaj to jest zupełnie co innego. Moje dziecko w ogóle nie było chrzczone, już wiadomo, no to już te następne, te komunie i tak dalej. Coraz bardziej się łapię na tym, że to nie jest tak, że w jakiś sposób odrzuciłam i celowo jej nie opowiadam pewnych rzeczy, nie? No bo to nie o to chodzi. Tylko po prostu ona nie ma żadnego wychowania religijnego i od czasu do czasu, w wieku lat 18 prawie, potrafi mnie zapytać na przykład, a co to jest Trójca Święta? I wiesz, i ja sobie zdaję wtedy sprawę, że są rzeczy, na które każde polskie dziecko standardowe pewnie by odpowiedziało z palcem w nosie. A tutaj ta religia nie jest wszechobecna.
przede wszystkim w szkole to w ogóle już nie mamy o czym rozmawiać. Nie ma religii, nie ma lekcji religii, nie wolno obnosić się, tak, z znakami religijnymi żadnymi, nie wolno mieć, znaczy muzułmanki na przykład nie mogą nosić tych swoich chust na głowie, nie wolno mieć krzyżyków gdzieś na zewnątrz. Jeśli chodzi o nauczycieli, to jest jeszcze gorzej, bo nauczycielom w ogóle nie wolno rozmawiać ani o religii, ani o polityce. To jest w ogóle zakazane po prostu prawem. I na wstępie każdego roku tutaj dzieciaki dostają taki dzienniczek, że tak powiem, nie kupują w sklepie, tylko wiesz, dzienniczek jest rozdawany. To jest taki urzędowy, że tak powiem, z ministerstwa. I pierwsza strona w tym dzienniczku, na drugiej stronie okładce, to masz tak zwana Charte de la laïcité, czyli karta laickości. I masz tam w kilkunastu punktach wyjaśnione, czym jest laickość i ona musi być w szkole przestrzegana, tak? Że już na wstępie, w momencie, kiedy wchodzisz do szkoły, to pierwsza strona twojego dzienniczka to jest laickość, świeckość. Także no, to jakby już mówi samo za siebie, że nie ma miejsca dla religii w szkole, nie ma miejsca do tego stopnia, że tam jeżeli na przykład maluchy mają jakieś choinki i mikołaje, to czasami się zastanawiają, czy to w ogóle powinno istnieć, bo żłobków na przykład nie ma, nie? Jeżeli masz choinkę w szkole, to nie ma mowy o żłobku. Żłobku. Ale no mówię, no coraz bardziej nawet to się posuwa w takie, może częściowo nawet absurdalne stwierdzenia, że nie powinno być Mikołaja, nie? Że maluchy, wiesz, w przedszkolu, nie? Ona miała na przykład Mikołaja. Właśnie zastanawiam się sam, co o tym myślisz. Ja uważam osobiście, że to jest przesada w drugą stronę, bo tak jak rozumiem oczywiście, żeby nie wiem, katecheza nie była w szkole i też sam bym sobie tego życzył, żeby wróciła do salek katechetycznych, to jednak brak edukacji religijnej i takie w ogóle odrzucenie, jakby zamknięcie oczu na religię jest, wydaje mi się, takie szkodliwe. Jak to się mówi, narody, które nie znają swojej historii, są skazane na jej powtarzanie. Nie wiem, nie uważasz, że w ogóle nie mówienie o religii jest może problemem w szkole, powoduje problemy takie jak na przykład to, że później te dzieci odnajdują tą religię poza szkołą, czasami nie wiem, w różnych fundamentalistycznych środowiskach, na grupach różnych internetowych, może znajdują meczety, gdzie są nauczyciele, czy kościoły, gdzie są księża, którzy uczą ich tego bardziej fundamentalistycznego patrzenia na religię. Jeśli by uczyli się o religii jako takiej po prostu jednej ze sfer życia, która jest i poznawaliby ją lepiej, to może potrafiliby sobie później z tym lepiej radzić, z tym fundamentalizmem. Może. Tak, przyznam, że ty się od tej strony na to nie patrzyłam. Znaczy tak, oni mówią, ich mówienie o religii kończy się na lekcjach historii, gdzie oni rzeczywiście uczą się tam o Mojżeszu, o 10 przekazaniach i tak dalej, ale to jest, no oczywiście oni mówią, wtedy tak jest, mamy i żydowską religię, i muzułmańską, i chrześcijańską, ale to jest na zasadzie takiej, że jest to jakaś podwalina cywilizacji, która nastąpiła później, czy powiedzmy, że chrześcijaństwo zostało potem, że Rzym przejął chrześcijaństwo i tak dalej. Także to jest raczej w sensie takim polityczno-społecznym, tak? Oto nie jest nauczanie religii. Jakkolwiek pamiętam, że 10 przykazań tam... pamiętam, że było takie zadanie domowe, że musieli sobie któreś wybrać i powiedzieć to, podać jakiś przykład, ale to było w gimnazjum, także nie mogli mieć tam 11-12 lat, nie? A potem, wiesz co, ja ci coś powiem, z tym fundamentalizmem, przepraszam, za szybko mówię, to jest tak, że ja wiem, to nie jest taki bardzo, bardzo rozpowszechniony, tym bardziej, że jeśli chodzi, tak myślę, że nam się kojarzy głównie z muzułmanami ten fundamentalizm, nie? Natomiast mamy też na pewno troszeczkę fundamentalizmu katolickiego, ale on się objawia bardziej w takich, tutaj bym powiedziała, w dwóch aspektach. Jeśli chodzi o śluby jednopłciowe, które były wprowadzone 12 lat temu, tak, 12, i rzeczywiście wtedy było dużo takich protestów, takich tam katolickich różnych akcji i tak dalej, ale one były no, w miarę pokojowe, tak? Jakkolwiek zdarzały się jakieś tam przepychanki. No i oni na przykład teraz wczoraj było oficjalne wprowadzenie do konstytucji prawa do aborcji we Francji. Była taka wczoraj impreza wielka i święto i też no rzeczywiście masz tutaj katolików, którzy w jakiś tam sposób manifestowali, ale mówmy się, to jednak jest dosyć pokojowe. A ten fundamentalizm bardziej nam się kojarzy chyba raczej z muzułmanami. I myślę, że wiesz co, to nie jest dlatego, że oni nie znają tej religii, czy oni są... Myślę, że to raczej wynika z czego innego, z braku tożsamości tych ludzi
I wiesz, no, nie chcę oceniać, bo tak, tutaj jestem zaledwie od 20 lat i nie widzę wszystkich, nie wiem, przemian społecznych, które wcześniej miały. Rozumiesz, o co mi chodzi. Mhm. Tak, dekolonizacja to są raptem lata, Algieria to są Jasne. Lata 60. Także to nie jest tak bardzo daleko, ale jednocześnie ja tego nie zaznałam. Przecież to nie jest kwestia religii, bo oni tą religię i tak w domu mają, ci muzułmanie. Bo muzułmanie, ja naprawdę w życiu spotkałam chyba dwie osoby, które się wywodziły z muzułmańskich rodzin i które były ateistami, także to, wiesz, naprawdę jest bardzo niewielki procent. Religia jest obecna w domach i oni naprawdę nie potrzebują, żeby ona była w szkole. Mhm. To chodzi raczej, mi się wydaje, z takiego czegoś, że często to są, jak oni sami tutaj mówią, to są ludzie, którzy są w dużym stopniu przez system, ja wiem, opuszczeni, zaniedbani, na takiej zasadzie, że wiesz, często jest, to są ludzie, wiesz co, na przykład jeśli chodzi o nasz region, stworzono takie, często oni byli, te mieszkania socjalne, które oni dostawali, to często były w tym samym miejscu, czyli na przykład mamy takie miasteczko pod Paryżem, które się nazywa Saint-Denis i w Saint-Denis masz prawie samych muzułmanów. Mhm. I po prostu oni w momencie stworzono taką enklawę i to stworzyło państwo tak naprawdę, tak? Bo jeżeli oni się starali o mieszkanie, to wszyscy no, konsekwentnie nie bójmy się tego słowa, getto. No, w pewnym sensie getto, tak, no może nie są oni tam jakoś stygmatyzowani generalnie i zamknięci, ale właśnie jest to jakaś taka enklawa czy getto i oni sobie tam siedzą i czują się w jakiś sposób, no poza nawiasem tego społeczeństwa, mhm. tak, nawet fizycznie poza miastem, poza i na tej zasadzie, wiesz, no rzeczywiście rozumiem ich jakieś tam odczucie opuszczenia, powiedzmy, czy niewłączenia do społeczeństwa. Mhm. Zresztą dlatego są na przykład takie we Francji w tej chwili, jak to powiedzieć, no takie pomysły na to, jak temu przeciwdziałać, że na przykład jak składasz swój życiorys gdzieś, to one są anonimowe, żeby nie było tych typowych, żeby okay. nie było, wiesz, jeżeli jest twoje nazwisko, żeby no nie tak. było widać, że się nazywasz Abdelkader, a nie Dubois na przykład, nie? Mhm. Zdjęcia już dosyć dawno temu zostały wycofane też tutaj z życiorysów, nie? No tak, chodzi tak. o to, żeby jak najmniej... No ale myślę, że to jest bardziej to niż sama religia, bo wiesz co, nie, oni, jeśli chodzi o świeckość, to myślę, że oni są przyzwyczajeni od rewolucji i oni sami nie mają specjalnie pretensji o to do państwa. To nie jest tak, że oni, mhm. że im coś zabrano. To nasi katolicy mogą poczuć, że coś im zabrano. A okay. oni sobie po prostu na tak pewno żyją. Była, na pewno była dyskusja w temacie hidżabów, to na pewno, prawda? Tak. To jest takie bardzo kontrowersyjne, dlatego że wbrew pozorom to bardziej lewica tutaj francuska jest przychylna tym hidżabom i temu, bo oni uważają, że to jest taka wolność tych kobiet, tak? Że jeżeli my nie pozwolimy wyjść na przykład na przestrzeń publiczną w tych hidżabach, czy do szkoły, czy gdzieś tam, no to zamkniemy je w domu. Mhm. Natomiast myślę, że brakuje im takiego spojrzenia z mojego punktu widzenia Polki, która już religię ma potąd. Wydaje mi się, że gdyby jednak, chodzi o to, żeby zmusić nie te kobiety do zmiany myślenia, tylko tych mężczyzn, czy cały system ten ich rodzinny, który je do tego zmusza, nie? Czyli tak naprawdę trzeba by było im udowodnić, że to nie jest skierowane przeciwko tym kobitkom, które nie zostaną wpuszczone, nie wiem, na basen, no. na salę gimnastyczną, czy gdzieś tam, tylko że to jest skierowane do tych oprawców w pewnym sensie, tak? Do tych ludzi, którzy je zmuszają. No, im się chce powiedzieć, chłopie, odczep się od swojej żony, tak? Pozwól jej wyjść ubraną tak, jak ona chce. Ale to jest jeszcze, myślę, dosyć długa droga i widzisz, i tak naprawdę wychodzi, myślę, na odwrót do tego, co mówiliśmy, że im bardziej ta szkoła jest laicka, im bardziej my pokazujemy, że nie, że nasza przestrzeń państwowa, przestrzeń republiki jest, musi pozostać poza religią, bo dzięki temu jest równość. Oni bardzo często laickość, wiesz co, dla nich laickość równa się równość też. Jak zobaczysz, mhm. co jest właśnie w tych dzienniczkach, to laickość się dla nich sprowadza do równości, że jeżeli jesteśmy laicy, nie pokazujemy, z jakiej jesteśmy religii, to nikt nas nie skrytykuje, nikt nam nie powie, ty wredny muzułmanie, nikt nie powie, ty głupi katoliku, rozumiesz, o co mi chodzi. Mhm. Także raczej jest to ochrona dla nich, tak? Tylko no, to nie jest też takie proste, bo zawsze cierpią najsłabsi, tak? A kobiety są w tym wypadku najsłabsze, nie? Także mhm. to jest... Także nie sądzę, wiesz, żeby brak religii, czy nawet rozmowy o religiach w szkole odsyłała ich właśnie do fundamentalizmu. Nie. Nie, no tutaj nie mam takiego wrażenia. Zdecydowanie się z tobą zgodzę. To też jest coś, co niestety za często w naszym środowisku się pojawia, że wszystko zwalamy na religię, a zapominamy o różnych innych uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i tak dalej, które też przecież są mega ważne, a czasami nawet ważniejsze znacznie od religii. Więc na pewno
te problemy, które mają tam muzułmanie, są jednym z głównych powodów, dla których czasami robią to, co robią. Ale może wróćmy do twojej książki. Tak. Wróćmy do twojej książki, bo chciałem się zapytać, czy pisałaś się w ogóle z myślą, nie wiem, właśnie o swoich dzieciach. Masz dzieci, prawda? I tak, jedną sztukę, prawie 18-letnią płci żeńskiej. Więc pisałaś jakby z myślą o niej, czy tak właśnie może trochę o małej Agnieszce, która chciałaby coś takiego widzieć, jak była mała? Raczej o małej Agnieszce, bo mojej córce to w ogóle... Ona nie była pierwowzorem Marty, tak? Znaczy, na pewno jeśli chodzi o te kwestie religijne, może raczej bardziej jeśli chodzi o tam przyjaźnie czy konflikty między rówieśnikami, to na pewno... Nie, to nie było dla niej. Ona w ogóle nie miała tych problemów takich, jak ma Marta. Zresztą, wiesz co, Marta w ogóle powstała wiele lat temu, ja wiem, jakieś 12 lat temu, jak ja pracowałam w Faktach i Mitach. Ja pisałam właśnie w gazecie takie rubrykę, miałam taką dla dzieci, dla rodziców. Właśnie w ten sposób powstały te opowiadania dla dzieci. Jako pierwsze takie w ogóle, w których dzieją się jakieś takie różne rzeczy. Patrzę, czy jest podobna do ciebie. Nie, chyba nie. Nie, w ogóle Martę rysowała Dorota Klewicka, taka znajoma moja, która prowadziła swego czasu taką stronę na Facebooku, która się wtedy nazywała Matka Polka Ateistka. Nie wiem, nawet nie wiem, czy ona dalej istnieje. I ona tak miała jakiś swój, nie wiem, swoją wizję Marty, a mi się podobała. Taka, wiesz, ruda, trochę przypominała czarownicę, to dla mnie było jak najbardziej w porządku. Nie, to jest raczej właśnie takie problemy polskich dzieci, bo wiadomo, że się z nimi stykałam. Bardzo często dostawałam listy od czytelników, jeszcze jak pracowałam w gazecie. Także widziałam, co gryzie te dzieciaki. Ciągle się czytało o tych dzieciach, które na przykład, nie wiem, nie... A tam była, pamiętam, taka słynna historia o dzieciach, które nie dostały cukierków od księdza, bo były ateistami. Ksiądz powiedział, że ateistom się nie należą cukierki. No, taka bzdurna sprawa, nie? Ale dla dzieciaków to jest ważne, jak się ma 6 czy 7 lat, nie? Także to są, nie, to było generalnie, wszystko było jakoś podyktowane takimi albo kłopotami, które ja po prostu widziałam u znajomych, czy tam się czytało, ludzie pisali do mnie, albo ewentualnie takim kontrastem, nie? Też. Ale Marta się nie skupiała tylko i wyłącznie na religii. Pamiętam o takie opowiadanie, gdzie Marta jest zaczepiona przez jakiegoś pedofila, także nie wszystko było tylko i wyłącznie o religii. Mhm. Większość, oczywiście zdecydowana większość. Ale też raczej na zasadzie takiej... Tak jak mówisz, starałam się, wiadomo, że to były opowiadania, więc one były krótkie, ale starałam się, żeby to nie było nachalne, żeby tam była ta rodzina tej Marty, żeby coś się działo innego. Samo to jest ważne, że jest to po prostu reprezentacja, tak? Jak wiemy, dokładnie. Jak wiemy z innych badań, nie wiem, dotyczących na przykład dyskryminacji kobiet, że jeśli kobiety widzą jako małe dziewczynki, że kobiety też mogą być, nie wiem, lekarkami, to same widzą siebie później jako też lekarki, mogą siebie widzieć. Jeśli by widziały samych lekarzy, no to mogłyby sobie nawet tego nie wyobrazić, prawda? Więc sama ta reprezentacja, widzenie tego, że są inni ludzie, którzy myślą podobnie jak ja. Może w mojej szkole akurat takich nie ma, ale właśnie są w innych, prawda? To samo chyba to, że takie osoby istnieją, nawet one nie muszą mieć jakichś rzeczy, które nas z nimi łączą, nie? Ale to po prostu, że, tak. że są, to już jest jakoś tam pocieszające i otwierające oczy. No oprócz tego też tam są w twojej książce dzieci, które są innych wyznań, tak, jest tam chłopiec, który jest Niemcem, który jest protestantem, więc też jest ta różnorodność jakaś. Znaczy ten chłopiec, który jest protestantem, to też był takim mrugnięcie okiem do mojej, puszczenie oka do mojego, do, nie tyle dzieciństwa, co do mojej, miałam 16 lat, ja mieszkałam w Gdańsku i jako taka zbuntowana jednostka pomyślałam sobie, oczywiście na początku, myślę, wiele osób tak ma, że jak się buntuje, no to niekoniecznie wyobrażamy sobie, że w ogóle religię można opuścić, nie? No bo jesteśmy tak już przynajmniej w tamtych latach, więc ja sobie wymyśliłam, że ja pójdę, w Sopocie mieliśmy taki piękny kościół protestancki, znaczy piękny, on nie był jakiś super wybujały, dla mnie on był naprawdę bardzo wyjątkowy taki, bo zupełnie inny niż katolickie, tam nie było tych ozdób, nie było, protestanci są tacy bardzo, ja wiem, prości w tych wystrojach i mi to naprawdę bardzo się podobało. Ja zaczęłam jeździć do tego kościoła, bo pomyślałam sobie, że może ja zostanę protestantką, to by było takie, to był mój bunt, nie, jak miałam tam 15 czy 16 lat. Pojeździłam tam parę razy, szybko mi się znudziło, jakkolwiek pamiętam, że rozmawiałam nawet, słuchaj, z biskupem protestanckim, bo pamiętam, że byłam na takim nabożeństwie, gdzie był biskup.
który ku mojemu ogromnemu zdziwieniu miał po prostu na sobie czarną sutannę i taki metalowy, zwykły krzyż i to było wszystko. On nie miał nic, aż po prostu ani żadnych kolorów, ani żadnych ozdób, pierścieni, nic. Facet był po prostu zwykłym księdzem. Mhm. Takim prostym metalowym krzyżem. I nawet z nim rozmawiałam, bo mu powiedziałam, że jestem nastolatką, która by chciała właśnie poznać, tak, to jest luteranizm tam u nas w Sopocie. I on mi poradził, jaki mam sobie kupić. Kupiłam sobie taki katechizm dla młodzieży. Do tej pory gdzieś pewnie go mam w Gdańsku. Także miałam przyjemność, słuchaj, uścisnąć dłoń biskupa luterańskiego w Sopocie wiele lat temu. I ten Hans jest właśnie takim echem tych moich prób, tak, zmiany katolicyzmu na protestantyzm, na luteranizm. No poza tym, wiesz co, ja w ogóle w Gdańsku jest mnóstwo tej takiej niemieckiej przeszłości i ja bym też chciała, żeby gdańszczanie się trochę z nią pogodzili. Wiadomo, że to nie nastąpi, dlatego że ja napisałam książkę dla dzieci. Ale gdzieś wewnątrz mnie to było moje takie osobiste pogodzenie się też z tym, dlatego że ja się wychowałam w takiej atmosferze, że wiesz, pokazywało się zwłaszcza starszych Niemców palcem na ulicy, o, przyjechali jak do siebie, o, co oni tu sobie myślą, nie? Nie, no rozumiem to podejście starszych ludzi, okej, okay, ale myślę, że należałoby w pewnym momencie z tym skończyć, bo teraz to mamy trochę wszystkiego już w ogóle w naszych czasach, ludzi ze wszystkich stron świata i dlatego ten Hans był dla mnie ważny na przykład, bo chciałam, żeby on był takim moim gdańszczaninem, którego bym chciała mieć w dzieciństwie, a nigdy takiego nie miałam, bo się Niemców pokazywało palcami. Właśnie, u nas podobnie w Warszawie na wycieczki żydowskie niektórzy pokazują też z podobną myślą, no, że przyszli po swoje odebrać, co jest jakimś absurdem. Widzisz, to jest dobry pomysł. Będę musiała sobie wprowadzić jakąś żydowską postać w następnej marcie. Coś w tym jest, no pamiętam sobie. A powiedz, jak wygląda, no bo wiemy oczywiście, że ten temat nie istnieje w mediach dla dzieci polskich, oprócz właśnie twojej książki. A czy ten temat istnieje w mediach dla dzieci francuskich? Nie wiem, czy twoje dzieci są wychowywane też w języku francuskim, czy też, nie wiem, bajki oglądały, książki czytały i tak dalej, twoja córka. Więc czy znasz w ogóle ten temat? Wiesz co, oczywiście, że znam. To znaczy, że tak powiem, mówię, no jakby ja nie czułam takiej potrzeby, żeby jej cokolwiek... Już na pewno nie narzucać, ale nawet jeśli chodzi o pokazywanie, no to zdarzało się, ale to generalnie jak była jakaś okazja, nie? Jak byliśmy w jakimś kraju typowym, na przykład we Włoszech, no to kiedyś spędziliśmy Wielkanoc we Włoszech na przykład, no więc ewidentnie nie dało się ominąć tematu. Zwłaszcza, że we Włoszech Wielkanoc jest taka bardzo kolorowa i w ogóle no przyjemnie było. Natomiast jest, jakbym się teraz podniosła, mogłabym ci nawet pokazać, ale nie przyszło mi to do głowy, bo mam takie książki, te, które ja sobie tak kupiłam z ciekawości wręcz zawodowej i własnej, to są książki, które nie właśnie opowiadają o jednej religii, tylko oni mają takie książki dla dzieci, że na przykład, o, taka jest jedna fajna książka, której tytuł jest Wierzysz w to czy nie? I generalnie jest, opisane są, zaczyna się od tego, że jest na przykład tak, rodzina Jezusa, w cudzysłowie, nie? Rodzina Mahometa, rodzina Mojżesza i tak dalej. I na dwóch stroniczkach takich jest dla dzieci takich, powiedzmy, wieku, tak jak Marta, no jakieś 11 lat, jest napisane, że o co chodzi, ale jest napisane naprawdę od zera. Także to jest jakby wydane dla dzieci, które są w ogóle niezorientowane w temacie, nie? Że o co chodzi w krótkich słowach w protestantyzmie, znaczy w katolicyzmie, no, nie, w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie u muzułmanów, u Żydów i tak dalej. I również jest, i za każdym razem jest ta odezwa jakby do dzieci jest tak, czy wierzysz, czy nie, to możesz wiedzieć, że bla, 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 nie? Czyli generalnie za każdym jest podkreślone, że jakby ta wiara nie jest z automatu w tym kraju. Także te książki to są takie, które ja powiedzmy gdzieś tam będę miała w domu i są właśnie fajnie zrobione, są zrobione na poziomie takim neutralnym, który coś pokazuje. Natomiast oczywiście, że są książki dla katolików, dla protestantów, dla Żydów. Żydzi mają bardzo sympatyczne księgarnie takie swoje, bo wiem, bo po drodze do, jak moja córka się uczyła włoskiego jeszcze swego czasu, to chodziłyśmy na takie lekcje i tam po drodze była księgarnia żydowska i czasami się przyglądałyśmy właśnie, jakie są książki dla moich dzieci, które były naprawdę takie słodkie, urocze, kolorowe, no jak wszędzie w sumie dla dzieci. Muzułmanie też, ale jakoś nie przypominam sobie, żebym miała bardzo duży kontakt z nimi. Oni są mimo wszystko bardziej sami z siebie zenklawowani i tych... Mam wrażenie, że jak mniej się spotyka rzeczywiście ich kultury tak na widoku, ale są też, bo są oczywiście, że są książki. Ale mówię, bardzo wiele z nich jest po prostu przedstawionych neutralnie i to jest fajne, bo to jednak nie jest ewidentne.
Ja, patrz, nie mam jej w tej chwili w ręku, ale jak sobie wygooglasz, to ja napisałam też taką książeczkę, nie wiem, jeszcze troszeczkę mi ich zostało, dla malutkich dzieci takich przedszkolnych, która się nazywała Raz, dwa, trzy, w co wierzysz ty? To była taka w sumie chyba 16-stronicowa taka mała książeczka, na której właśnie był taki ludzi, który się dowiadywał, że są chrześcijanie, są muzułmanie i takie były dziecinne obrazki, że ten wierzy w to, ten wierzy w tamto, takich się bogowie nazywają i tak dalej. I druga część nazywała się Raz, dwa, trzy, co czytasz ty? I tam było w każdym, jaką miał książkę, i na końcu byli zawsze ateiści, którzy w nic nie wierzą i na przykład czytają sobie książki, które opowiadają o przyrodzie, o świecie i tak dalej. To było dla takich całkowitych maluchów. Ale też jak to wymyśliłam, to właśnie było inspirowane tym, że tutaj te książki są zazwyczaj pisane właśnie z poziomu takiego zerowego, nie? Pokazujemy neutralnie jako ciekawostkę, tak? Ci są tacy, ci są tacy, ci są tacy. Myślę, że w Polsce trochę brakuje takich książek, bo jak próbowałam to znaleźć, to nie ma ich specjalnie. Jest coraz więcej, widziałem jakiś taki atlas religii, na przykład też mitów różnych takich z nastawieniem tam na przykład na greckie i tak dalej, ale też różne. Jest coraz więcej, no wreszcie ludzie się dowiadują, że dzieci są ciekawe świata i też chcą wiedzieć coś więcej, nie tylko o tym, co mają w domu. Dokładnie. No. Dzieci w ogóle są... Ja na początku też myślałem, że nie wiem, jakby będę opowiadać dziecku, nie będę jej mówił oczywiście masz tak wierzyć, a nie tak, tylko jakby powiem jej, co ja uważam, a ona jakoś będzie chciała to sobie przetrawić, ale obawiałem się, że tak, że może na przykład się z kogoś śmiać, czy uważać, że ktoś jest jakiś ten... Moje obawy były absolutnie niczym nie... podparte. Nigdy czegoś takiego nie było. Dzieci są bardzo tolerancyjne, szczególnie te najmniejsze do tam 6-6 roku życia. Rzeczy, które my zauważamy, one w ogóle nie widzą jako różnice. Tak, to prawda. Są po prostu czystymi kłębkami miłości i tyle. Zawsze powtarzam, że miłości, z miłością się człowiek rodzi, a to nienawiści trzeba się nauczyć. I dopiero z czasem to poznają. Spojrzę jeszcze w moje notatki. A powiedz, czy przyjeżdżasz czasem do Polski? Masz sobie takie porównanie, bo 20 lat to już jest sporo. Mówiliśmy przed rozmową, nie wiem, czy mogę zdradzić, że jesteś w trakcie procedury zdobycia obywatelstwa francuskiego, więc już będziesz już francuską oficjalnie. Czy widzisz, jak przyjeżdżasz do Gdańska, różnica między tym, co było te 20 lat temu, a teraz? Tak, widzę, oczywiście. Znaczy ja jestem regularnie w Polsce, co najmniej raz w roku, a najczęściej dwa. Widzę oczywiście, bo widzę właśnie dzieci nawet moich znajomych, czyli tego pokolenia, jak moja córka, tam powiedzmy między 10 a 18 lat, to takie są dzieci już zupełnie inne. One rzeczywiście nie mają. A widzisz, teraz mieliśmy, w mojej rodzinie była komunia i to też było takie dosyć zabawne, bo starsza córka mojej kuzynki, oni jeszcze mieli wtedy rzeczywiście jakieś tam przekonania religijne i starsza rzeczywiście poszła do tej komunii z jakiegoś przekonania głębszego. Natomiast w międzyczasie im się pozmieniało i ta młodsza już miała w ogóle nie iść do komunii, tylko że wybuchła tutaj taka, wiesz, wyszła kwestia zazdrości, bo ona też chce imprezę, ona też chce prezenty, sukienki i tak dalej. No więc dotrwali, bo ona w ogóle miała nie chodzić na religię, no ale jakoś tak wyszło, że zrobili tej młodszej też tą komunię i w Gdańsku właśnie myślę, że to już jest spoko. Nie ma, bo na przykład ona przyszła do niej koleżanka z bukiecikiem kwiatków, która nie poszła do komunii, bo jest z rodziny niewierzącej, ale po prostu uważała, że to jest dla młodej ważne i przyniosła jej kwiatki i ten. Super, no. Fajne to było i właśnie babcia z kolei tej mojej siostrzenicy, to znaczy córki mojej kuzynki, to z kolei jest kobieta taka, wiesz, z mniejszej miejscowości, tam na Kaszubach i ona pyta się, co to jest za dziecko, no więc odpowiedź jest, że no to jest koleżanka, która nie szła do komunii, no ale przyszła do po prostu przynieść kwiatki, bo uważa, że to jest ważne dla... No ale nie poszła do komunii, jak można nie iść do komunii, co się stało, chora była? Nie, no nie poszła do komunii, więc rozumiesz, jest jeszcze dużo takich, ale to jest raczej to starsze pokolenie, to młodsze już nie ma takich problemów, nie... Ja nawet widzę, że
Jest i dużo dzieci jednak właśnie niechodzących na religię i właśnie z innych tych, no teraz z Ukraińcami mamy też, myślę, bardzo dużo też ludzi z innych wyznań, nie? Nawet chrześcijan, ale innych. Także to wszystko, dzieciaki są chyba bardziej świadome już i też jest mniej chyba takiej presji, wydaje mi się, może na odwrót, dlatego że ta presja była, to ona zaczyna być coraz gorzej znoszona. Wraz na pewno, myślę, z ruchem tych, wiesz co, jak były protesty przeciwko właśnie zakazowi aborcji, czarne parasolki, tak? To było bardzo, myślę, znaczące dla młodzieży, takiej, która wówczas mogła mieć tam 15-18 lat. I to po prostu już potem się tak, wiesz, lawinowo zeszło na te dzieci, które urosły w międzyczasie i które widzą, że ten, nauczyły się tego buntu w jakiś sposób i widzą, że nie, ta religia nie ma większego sensu, przynajmniej na poziomie społecznym, bo może tam każdy w domu robi, co chce. Ale wiesz, jakbym miała szczerze powiedzieć, to ja w ogóle jestem przeciwnikiem religii, tak szczerze. Oczywiście, no, wiadomo, że każdy robi, co chce. I tak długo, jak nie krzywdzi innych, to jest okej. Ale gdybym naprawdę miała się wypowiedzieć, co ja myślę o tym, co robi z nas religia, to ja widzę, jak ogromna zmiana nastąpiła we mnie w momencie, kiedy w ogóle się od tego wszystkiego uwolniłam. I porównuję z ludźmi nawet wierzącymi tak byle jak, nie? Z rozpędu. I składam taki przykład, który bardzo lubię, że na przykład mnóstwo matek... Wiesz, jak dzieci idą na przykład pierwszy raz do szkoły same, czy coś, są takie momenty, nie? Gdzie dzieciaki zaczynają rosnąć. Przyłapałam się na tym, jak moje dziecko zaczęło chodzić same do gimnazjum w wieku 11 lat, to pomyślałam sobie, że jakbym była, wiesz, taką matką, jeszcze jak mnie wychowano, to prawdopodobnie stałabym w tym oknie i na wszelki wypadek zmówiłabym jakiś tam paciorek, tak? Żeby na wszelki wypadek, kto wie, nie? Może jakiś tam aniołek jej popilnuje, nie? Ale ponieważ w ogóle mnie to nie dotyczy, więc generalnie wcześniej przemyślałam to wszystko, że w jakiś sposób to dziecko musi być ochronione i wiele było takich rozmów z nią, bo takich, wiesz, no, niby normalnych, ale no, nie rozmawiaj z obcymi, nie schodź z drogi, nie przychodź na czerwonym świetle, no takie pierdoły, nie? Ale myślę, że właśnie to jest to, że zamiast w tym momencie, gdzie ktoś by tam sobie... Zostawiłabyś to woli Boga, tak? Tak, czy przeprosiłabym elegancko, żeby się zaopiekował moim dzieckiem, a wręcz przeciwnie, właśnie sobie myślałam, no nie, no pamiętaj, że nie ma kogoś, kto ci... Jeżeli ty i jej ojciec tego nie zrobicie, to nikt za was tego nie zrobi, tak? Nie ma. Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce, tak, tak. Dokładnie. A religia zwalnia bardzo z odpowiedzialności, tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy, po prostu. W dużym stopniu. Naprawdę, to trzeba, myślę, mieć jakieś takie doświadczenie i porównanie, żeby to zobaczyć. To nie jest tak, że to jest nieszkodliwe pomodlić się za swoje dziecko, bo to się tak wydaje, ale raz, drugi, trzeci ktoś sobie powie, tak jak ludzie mówią, a to jeśli modlitwa mu pomaga, to dlaczego nie? No nie, dlatego że właśnie jak jemu się wydaje, że jemu to pomaga, to znaczy, że on nie umie sobie znaleźć innej pomocy, nie umie się zmobilizować, nie umie pójść do psychologa, nie umie poprosić pomocy, poprosić o pomoc najbliższych. Rozumiesz, o co mi chodzi? Dla mnie ta religia zamyka jakieś drzwi. Oczywiście nie chciałabym tego narzucać jako ideologię, ale jeśli jestem w stanie to pokazać, właśnie tak jak na przykład Marta radzi sobie tak, a nie inaczej, bo chce porozmawiać z... Czy na przykład mówi sobie, nie, muszę się teraz zmobilizować i tam jest taki moment, gdzie ona nie chce pożyczyć sukienki tej Hance, która jest wobec niej taka niesprawiedliwa, to wolę właśnie, żeby ta Marta była pokazana jako osoba, która no, nie jest zadowolona z obrotu sytuacji, jest zakłopotana, nie bardzo wie, co zrobić, musi skłamać, ale bierze to na klatę, tak? Nie będzie takiego momentu, że ona sobie powie, a jakoś to tam będzie i wiesz, no nie. Ona po prostu musi zmobilizować wszystkie swoje siły, swój umysł, swój sposób myślenia. Wiesz, o co mi chodzi? Nawet jeśli to nie odnosi się, to się nie odnosi do ateizmu bezpośrednio, ale tak jak mówiłeś, to jest jakiś sposób myślenia, który nie musimy pokazać wszystkim, a udało mi się, bo jestem ateistą. Nie, ale ten racjonalizm, który za ateizmem stoi, będzie pomagał w ogarnięciu wielu sytuacji w życiu. Też zwróciłem uwagę na ten wątek, właśnie jest tam, może powiem trochę więcej, jest tam taka koleżanka Marty, która się nazywa właśnie Hania i ona jest katoliczką i można powiedzieć, że jest tutaj no, taką jej, nie przeciwniczką, no to wiadomo. Antagonistką, no tak, tak. Po prostu się nie lubią, no tam jakoś ona jakoś zwraca na to uwagę, że Marta jest ateistką i w jakiś sposób tam z tego sobie dworuje i ten. Więc później jest właśnie taki motyw, że ona chce, ta Hania przychodzi pożyczyć sukienki i Marta stwierdza, że nie pożyczy tej swojej sukienki, chociaż miała. Ja na początku sobie pomyślałem, kurczę, w sumie
już mogła jej pożyczyć, nie? No dobra, no ukorzyła się, przyszła, tak, poprosiła. Ale to jest może właśnie to chrześcijańskie wychowanie we mnie, nie? Żeby nadstawić ten drugi policzek i żeby jednak wybaczyć temu człowiekowi. Ale może dobrze właśnie, żeby dzieci czasami wiedziały, że nie trzeba przebaczyć. Jeśli nie czuję tego, jeśli nie ma potrzeby, jeśli ktoś się skrzywdził, to nie musi teraz być dla tej osoby miła, prawda? Więc może rzeczywiście coś tego chrześcijańskiego ducha we mnie zostało i tak dlatego się z tym źle na początku poczułem. Ale ja cię rozumiem, bo my jesteśmy tak uczeni, że właśnie, myślę, że słowo przebaczenie w ogóle jest tak dziwnie definicjowane, to nie jest coś, co by należało, mi się wydaje, bardziej tak filozoficznie gdzieś przemyśleć i znaleźć sobie każdą swoją definicję, bo tak naprawdę z jakiej okazji Marta, z jakiej racji Marta ma przebaczać tej Hance, która, tym bardziej, że ona tam sama mówi, że to nie jest tak, że ona jej nie da kawałka chleba, jak Hanka jest głodna, tak? Tylko to jest coś, Hanka może iść w spodniach na dyskotekę, ona nie musi mieć tej sukienki, prawda? To nie jest, ona jej nie robi krzywdy, tylko po prostu jest asertywna, a rzeczywiście religie rzadko uczą asertywności. Nie wiem, może są jakieś takie, które tego uczą, ale nie wydaje mi się. Ciągle właśnie tak, jak to ładnie powiedziałeś, trzeba nadstawiać drugi policzek i no zadbajmy o siebie. Religie tego nie uczą, tego dbania o siebie i to właśnie jest zresztą największy problem kobiet często, nie? Bo wszystko oddajemy innym. Także cieszę się, że to fajne jest to twoje echo właśnie. Podoba mi się, że coś tam ci zazgrzytało, ale to daje do myślenia. No i o to w sumie chodzi w książkach, nie? Żeby dawały do myślenia. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale jeśli to w jakiś sposób coś wywołuje, to bardzo mi przyjemnie. I skąd Marta czerpie, skąd Marta wie, co ma robić, jak nie ma religii? Tak ludzie zawsze pytają, prawda? Jak można być dobrym człowiekiem? Moja mama na przykład opowiedziała mi już po latach, jak jej powiedziałem, że jestem ateistą, to myślała, że będę mordercą i złodziejem. No bo nie mam nie mam kotwicy moralnej, prawda? No więc jakby wiadomo, no będę mordercą i złodziejem. A tymczasem nie zdawała sobie z tego sprawy, że mam ją, która mi pokazuje, jak być dobrą. No i tutaj chyba tak jest, prawda, że Marta po prostu patrzy na to, co robią, co mówią jej rodzice i jakoś z tego wyciąga wnioski. Tak, ona z reguły tam jest, może to też nie jest, mówię, jest dużo innych opowiadań o Marcie, ale tak, zdecydowanie ci rodzice, no tu oni nie są specjalnie obecni, bo chciałam, żeby to było bardziej właśnie takie przygodowe niż jakieś takie bardzo filozoficzne, ale tak, oni w tych wszystkich opowiadaniach, które wcześniej pisałam, oni z nią rozmawiają. Zresztą ona mówi, że tam wspomina to, co mówił tata, wspomina to, co mówiła mama, także to właśnie masz rację, to nawet nie do końca świadomie, ale wyszło mi to całkiem fajnie, że ona ma te kotwice moralne w postaci rodziców. A wiadomo, że dla dziecka najczęściej najważniejsze jest to, co mówią rodzice, prawda? Więc myślę, że na tym etapie nie potrzeba im mówić o tym, co jaki filozof powiedział i oni nie muszą sobie zrobić wielkich przemyśleń. Czy będziemy moralni, jeśli zrezygnujemy z religii, ale jeżeli pokażemy fajnych, moralnych rodziców, którzy są niereligijni, to jak najbardziej wystarczy dzieciakom, które przeczytają taką książkę. I oczywiście, że żona czerpie od rodziców, a poza tym no, świat jest taki, że tak powiem, no, wszelkie kodeksy prawne państw nie powstały na zasadzie 10 przykazań, tak? Umówmy się, to nie jest tak, że zostajemy mordercami, bo jesteśmy ateistami. Zresztą więzienia są pełne, jakby zrobić statystykę, to większość osadzonych to są katolicy, przynajmniej w krajach katolickich, prawda? No nie jest tak, że oni stali się ateistami, nagle zaczęli mordować i poszli do więzienia. Także nie, Marta zdecydowanie czerpie z rodziców. To jest, myślę, też ważne dla rodziców, którzy przeczytają tą książkę ze swoimi dziećmi, żeby oni wiedzieli, że od nich wiele zależy i żeby się nie martwili, tak? Bo wystarczy, że oni po prostu z tymi dziećmi będą obecni, będą z nimi rozmawiali, tłumaczyli. I myślę, że dużo też zależy od samej obecności. Bo ja wiem, nie chcę robić takich amalgamatów, że rodzice jak są religijni, to są bardziej niereligijni, to są bliżsi swoim dzieciom. To też by nie była prawda, nie? Oczywiście. Ale chodzi mi o to, że odnoszę wrażenie, że jednak ta niereligijność powoduje, że tak jak mówisz, ludzie mają wrażenie, że to coś jak gdyby zabiera i zaczynasz się zastanawiać nad tym, co w to miejsce, nie? I nawet jeżeli ludzie często krytykują takie podejście, co w to miejsce, no to niestety wychowaliśmy się w społeczeństwie religijnym, najczęściej byliśmy wychowani na katolików, mówimy o Polsce.
No i przychodzi taka refleksja, co w to miejsce, nie? Także być może rzeczywiście w momencie, kiedy coś odrzucasz, a coś nowego sobie przyjmujesz do swojej filozofii, no to przemyślenie nadchodzi i widzisz, że musisz z tymi dziećmi, powiedzmy, więcej popracować. Ale mówię, nie chcę też mówić, że rodzice ateistyczni są super i najbardziej skupieni na swoich dzieciach w porównaniu z rodzicami religijnymi, bo to by nie była prawda. Jasne. Ale myślę, że to jest to taki... Nie wiem, to jest taka droga, po której można by było pójść i coś na ten temat napisać, czy powiedzieć, czy podyskutować. Że w momencie, kiedy coś jednak wykluczamy dzieci, znaczy wykluczamy, może nie brzmi to brzmi, ale jeżeli pokazujemy im inną drogę, o tak, niż większość społeczeństwa, no to skupmy się na tym, tak? Bądźmy bardziej obecni, no chociażby po to, żeby te dzieci były właśnie asertywne, jak moja Marta i nie... Marta też płacze, Marta też jest na początku, nie? Hanka ją zraniła i ona płacze, bo to jest normalne. Dzieci nie mają być supermenami, ale właśnie po tym, żeby ważne jest, żebyśmy przy nich byli i to jest, myślę, że jest to duże zadanie dzieci, rodzin niereligijnych, żeby się skupić na dzieciach bardziej niż, bo tak jak mówisz, nie? Te wzorce w religii spadają nam dosłownie z nieba, tak? Więc już jakby mamy, w pewnym momencie mamy z głowy, w pewnym sensie mamy z głowy rozmowę z dziećmi, tak? Proszę, tu jest 10 przykazań, tu na religii ksiądz wam powie, co jest grzechem, co nie jest grzechem i umywamy ręce. A to nie o to chodzi, nie? Myślę, faktycznie masz rację, że im bardziej, im mniej tej religii w życiu, tym bardziej trzeba się jednak skupić i powiedzieć, że my w porównaniu do tamtych ludzi skądinąd czerpiemy wartości, ale to nie znaczy, że te wartości są inne tak do końca, nie? Są pewne wartości ludzkie od... Hannibal nie był katolikiem, prawda? Bo też nie wszystko zostawiliśmy sobie po Hannibalu na szczęście, ale... Tak, tak. Ale wiesz, co mi chodzi, no. Wartości można tak, czerpać dokładnie. Naprawdę z siebie po prostu, z bliźniego, przede wszystkim bym powiedziała z bliźniego. Jak outsourcujemy nasze wychowanie do kościoła, do plebana, no to wiadomo, że mamy mniej roboty, ale może wtedy jak planujemy wychować dzieci z dala od religii, a może właśnie nie z dala, tylko po prostu w otwarciu na różne światopoglądy, to po prostu musimy z nimi więcej czasu spędzić, nauczyć się zadawać Oczywiście. Pytań, czytać im dobre książki i bądź się podarowywać, żeby same czytały. I chyba to będzie najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dużo przemyślałam dzięki w tej rozmowie. Zadajesz takie jakieś inne pytania niż zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, bardzo. Bo tak naprawdę pewne rzeczy, widzisz, to co przed chwilą mówiłam, to tak mi przychodziło na bieżąco. Nie zastanawiałam się aż tak bardzo nad tym. Może właśnie dlatego, że sama wychowuję dziecko zupełnie w innej kulturze. I to na pewno też sprawiło, że ta Marta jest mniej nachalna, jak powiedziałeś na początku. Ja to widzę też w sobie, jak rozmawiam z córką na różne tematy, jak przychodzi do mnie ze szkoły, pyta się o coś i to nie jest tak, że ja mam odpowiedź na wszystko, tylko my musimy to przegadać i czasami przerobić. Ja czasami sam się dowiaduję czegoś o świecie, o sobie, o moralności, o czymkolwiek innym właśnie w trakcie. Nie? I jakby cały czas ona rośnie i ja rosnę razem z nią. To jest bardzo fajne i orzeźwiające, fajniejsze niż może... to, że mamy to gdzieś napisane i już wiemy wszystko, już mamy odkryte, już nie trzeba się zastanawiać. No, może masz rację, że właśnie często te zapiski moralności są złe, dlatego że my się ich trzymamy tak jak trzymamy się Biblii czy innych świętych ksiąg, a gdyby tego nie było, gdybyśmy się tak nie trzymali tego tak bardzo, to może byłoby inaczej. No ale nie przeskoczymy społeczeństwa pisanego, to też nie byłby to dobry pomysł. Ale no, naprawdę fajne, te rozmowy są naprawdę fajne i dziękuję ci. Jestem... Dziękuję. Ja też urosłam. Mam zupełnie trochę inne pomysły teraz na coś, co mogłabym jeszcze zrobić, napisać i wymyśleć. Super, może następna książka się z tego narodzi. To dziękuję ci bardzo jeszcze raz, Agnieszko. Ja twoja książka jest do dostania gdzie? Powiedz, żeby gdzie? Jak ktoś... Wszędzie do niej mówimy, więc na pewno ludzie będą chcieli... Mam nadzieję i serdecznie się polecam. Wszędzie, naprawdę, w każdej księgarni. Nie wiem, czy fizycznie, bo nie jestem w Polsce i nie chodzę i nie sprawdzam, ale na pewno na... Ona jest rozprowadzana przez taką księgarnię, która się nazywa Motyle Książkowe i ona jest tam chyba najtańsza w tej chwili. Natomiast Dobrze. nie mogę tego powiedzieć na 100%. Wrzucę link na dole, jeśli słuchacie tego. Tak, a jeszcze muszę koniecznie powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo mi zależało na tym, że dzieci lubią słuchać. I Marta istnieje też jako audiobook, który jest dostępny na Storytel.
jeżeli macie abonament na Storytel, bo tam chyba trzeba mieć abonament, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno fragmenty są darmowe, ale jest, przeczytał ją taki mój znajomy lektor z przepięknym głosem, Czarek Papaj, który sam jest tatą i jak gdyby najpierw polubił moje książki dla dorosłych, moje kryminały, a potem właśnie jakoś tak odkrył, że też coś jest dla dzieci i ponieważ sam czyta dużo swojemu synowi, więc przeczytał Martę, ona jest na Storytel właśnie tym samym tytułem i można sobie jej posłuchać, nie wiem, jadąc samochodem na wakacje, na ferie, na cokolwiek. Bardzo super. Fajna jest naprawdę. Ja przepadam za tym nagraniem. To następnym razem porozmawiamy o kryminałach, dobra? Nie ma sprawy, oczywiście. Nie obyło się bez wątków, oczywiście w moich kryminałach, bez wątków jakichś tam kontrowersyjnych. Jest oczywiście z mój Gdańsk, jest parę innych takich, wiesz, niekoniecznie polskich sposobów widzenia świata. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Cześć. Ja, dziękuję bardzo. Pa. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjareligii.pl.